No kochani, wychodzą pomału nasi bohaterzy na drugą połowę drugiego spotkania dzisiejszego w Pucharze Orlika o szóstej edycji Pucharu Orlika, o Puchar Premiera RP. Witam Was serdecznie z Bemowa z Warszawy. Ogólnopolski finał, 16 najlepszych drużyn z Polski, kochani, rozgrywa swoje zawody. Na razie pokonaliśmy do tej pory mistrza ze Słupska, czyli z województwa, nie wiem, Słupsk, to jest pewnie zachodniopomorskie albo pomorskie, czy kujawsko-pomorskie, w każdym razie z północy. My jako chłopcy z południa, Dolny Śląsk, kochani, 2-1, takim stosunkiem zakończyło się pierwsze spotkanie. Natomiast w tym momencie Prudnik, mistrz województwa opolskiego, przypominam, kochani, prowadzi 2-0. Jest to meczyk drugi dla nas, drugi dla Prudnika. W przypadku, gdyby takim wynikiem zakończył się ten meczyk, kochani, sytuacja będzie w grupie ciekawa, co najmniej wszystkie drużyny będą miały po 3 punkty, dlatego że każda z drużyn do tej pory zanotowała zwycięstwo. Przypominam, w naszej grupie jest, kochani, Kusy, Bolesławiec, Strzelce Krajeńskie, no właśnie Słupsk i nasz obecny przeciwnik z obecnego meczu, Prudnik. Kochani, no chłopcy bardzo się lubią pomiędzy sobą, natomiast no, na boisku nie ma mowy na razie o miłości. Jest tutaj ciężka, mocna walka. Przegrywamy, kochani, 2-0 po pięknych bramkach, po pięknych akcjach zespołowych. Świetnie Prudnik rozegrał te dwa gole, dziurawiąc naszą obronę. Natomiast, kochani, mimo wszystko każdy wynik, tak jak trenerem rozmawialiśmy, od 12 miejsca w górę bierzemy w ciemno. Kochani, dlatego że faworytem tej imprezy no, nie jesteśmy, kochani, nie mamy takiej mocy przerobowej. Chłopcy w większości, kochani, to rocznik, patrzcie, Gutka uderzył. Czemuś nie spróbował. Oj, tego mi brakuje, kochani, właśnie Gutka mieliśmy przed chwilą w sytuacji, kiedy myślę, że ze własnymi rówieśnikami, kochani, już dawno oddałby strzał. Strzał, który mógł się skończyć, kochani, bramką. Natomiast no, w tym momencie, kochani, Gutek gra bardzo asekurująco, zachowawczo. Przypominam, że gra z rocznikiem 2-4. Gdzieś tam w głowie jest ta blokada, że się gra z chłopcami starszymi. Ja znam Gutka od dawna, wiele jego turniejów oglądałem, kochani, i wiem, no teraz dał pan sędzia wysoką nogę. Szkoda, że poprzednim razem nie dał, bo na drugą stronę była podobna sytuacja. Natomiast to on tu jest szefem i to on o tym decyduje, także uwaga. Natomiast w tym momencie, kochani, tak jak mówię, gramy z rocznikiem 2004 jako chłopcy młodsi. 8 boisk, 16 drużyn w każdej grupie wiekowej, kochani, czyli ponad 650 zawodników i zawodniczek przyjechało z całej Polski rywalizować. Mecz gramy bardzo dobry, kochani, z Prudnikiem. Wynik troszeczkę jakby słabszy, dlatego że jest, przypominam, 2-0. Natomiast mecz jako mecz naprawdę gramy bardzo, bardzo fajnie. Natomiast mówię, tak jak dla mnie, to mi troszkę brakuje takiej jakby przebojowości, troszkę agresji w Gutkach, że gra zachowawczo, boi się uderzyć. No tam była sytuacja, kiedy mógł uderzyć, tym bardziej, że kochani, cały czas siąpi deszcz, cały czas jest możliwość, kiedy ta piłka dostanie rotacji po ziemi, po ślizgu. Patrzcie. Brawo! Jest! Mamy 2-1! Super! Bardzo ładnie, kochani. Mateusz Swany, strzał, kochani, dośrodkowanie, centrostrzał tak zwany, piła w sieci. Brawo, gramy dalej, jeszcze czas, jest super! 2-1, no dzisiaj w naszej grupie padają tylko wyniki 2-1, zobaczymy, może będzie przełamanie. No chcielibyśmy, kochani, żeby tak nastąpiło, natomiast no w tym momencie, uwaga. Oj, za lekkie to było, za lekkie to było. Tak jak mówię, kochani, no troszkę tak, oczywiście nie mówię nic, kochani, w myśl zasady, nie chcę przeszkadzać, nie chcę, kochani. Ej! To nie nasza piłka była, nasza ta jest! Chłopak wziął się za wybijanie drugiej piłki, mogło się to dla nas skończyć katastrofą. Nie! Nasz, nasz! Oj, ale szkoda. Próba! Piękna brawa!
Ajajaj, jaki ładny strzał był, kochani. Bardzo ładna interwencja bramkarza. No muszę wam powiedzieć, kochani, że naprawdę mecz świetnie wskoczył nam na bardzo fajne obroty. Gutek będzie dośrodkowywał, kochani. Ostatnio to jego strona, lewa noga. Ostatnio z tego mieliśmy bramkę w Jeleniej Górze. Uwaga. Braszusia, ale fajnie na głowę dostał piłeczkę, kochani. Natomiast prosto w bramkarza. Pięknie. Uwaga. Za połowę! Ustawcie mur! Mur! No, mamy sytuację trudną, kochani. Nie wiem, co się stało. Myślę, że za polem karnym interweniował, kochani, nasz bramkarz. Myślę, że tak. Do niego! Brawo! Nie wiem, kto wziął na siebie to uderzenie, kochani, ale gratulacje dla niego. Myślę, że to chyba... Nie wiem, czy Gutek, czy ktoś, nie wiem, nikt się nie trzyma za plecy, kochani, natomiast... No, naprawdę mamy piękny mecz, kochani. Brakuje mi tylko tutaj bramki wyrównującej. Brawo! Jestem bramka dla Tygrysków na boisku numer 2. Aj, to jest właśnie ta piła, kochani. Ona kiedy spada na murawę, dostaje poślizgu i światło bramki potrafi niejednego zaskoczyć. Natomiast jeżeli nie jest światło bramki, to niejeden z przyjęciem ma problem. No i tak się, kochani, to wtedy odbywa. Natomiast uwaga, cały czas jesteśmy pod grą, kochani. 2-1 to nie jest naprawdę zły wynik. Uwaga. Punkty na swoim koncie, a również Tęca Bydgoszcz ma 3 punkty. Biała Deska Figina też ma... Pięknie to Mateusz robi, kochani, przerzuca sobie piłkę nad obrońcą. Jest cały czas pod grą, zobaczcie. Pięknie, szeroko. Ja cię kręcę, no drugi strzał. Brawo Mati, super! Ładnie! Jeszcze gramy, gramy, jest czas, super! Tak jest, patrzymy, piątka Dębica, Pławiaczek. Ciekaw jestem, jaki wynik na boisku numer 5, piątka Dębica gra tutaj naszej Dolicy. Mateusz, zrób to. Pławiaczkiem Puławy. Najbardziej wyrównana grupa, piątka Dębica, 3 punkty. Oj, 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 wracać! Dębica również 3 punkty. Brawo! Super! Gramy jeszcze, gramy, chłopcy, jeszcze czas jest, super! 2-1, no piękny mecz, kochani, bardzo emocjonujący. Gramy, gramy, jeszcze wejdzie! Jeszcze coś wejdzie, Mati, dawaj! Grupa C, tutaj Bieruń, Bieruń zwycięstwo, Lenin, a więc mamy 4 punkty, Łódź na razie bez punktu, walczą teraz do Żarowa, w bardzo ważnym meczu, Żarów ma 3 punkty na swoim koncie i Żelechów ma 1 punkt. Oj! Dawaj, dawaj, Gutek, w bramę, w bramę! W bramę! Ich 3 punkty, Orlik, Orlik bez punktu na razie. Słupsk zwycięstwo, więc mają 3 punkty i drużyna Kłusy Bolesławiec. Brawo, Guciu, jest! Mamy to, brawo! Jest 2-2! Ale bramka, kochani, pięknie, Gutku, brawo, gratulacje! Śliczna! Cały mecz czekałem na tą bramę, Gutek nie odpala, jak odpalił, to od razu pozamiatał, kochani. Utrzymajmy to, mamy remis 0-2, to jest drużyna, jak ja kocham ten Kłusy, nie macie pojmy. To jest nieprawdopodobne. Bardzo ładnie. Brawo, Gutek, super! Brawo! Ekstra! Mati, ekstra, jesteśmy w grze. Powiem wam, kochani, że nieprawdopodobna sytuacja. No muszę wam powiedzieć, że naprawdę, kochani... To będzie jedna z ostatnich, raczej przedostatnia kolejka. Bardzo ważne mecze dla niektórych. Na boisku pierwsze Biała Deska Sigina, UKS Ząbkowia Ząbki. Dojdź, Gutek, dojdź. Ale się emocje zrobiły, kochani. Nieprawdopodobnie. Jaki ten zespół ma charakter. Brawo, Mati, graj! Na boisku trzecim
Ale! Na boisku wracaj! Życzka. I dziesiątka Kraków zostaje na boisku, więc jeszcze krótka przerwa dla tych zawodniczek. Graj! Graj długo! Gutku jeszcze raz! Aj, nie siadło, nie siadło. Ja kopałem tą piłkę razem z Gutkiem, kochani, ale... Wracać teraz, bronić, bronić tego punktu! Brawo! Z tyłu jest! Już mamy kolejne wyniki. Dobre. Dobre, kochani. Brawo, panowie, super! Żonki wygrywają z Polskami. Uważaj, plecy idą, Mati, wyszła. Dobra, nasza. No i na prawą się przestawił Gutek, szkoda, że nie na lewą. Wybij to! Przerwij, Mati! Wracaj, Gutek, jeszcze! Brawo! Ręka, ręka, brawo! Połapcie, połapcie teraz, połapcie, Mati, połap! Tu jest! Do muru jeszcze jeden! Mati, do muru! I tam na przedpole, patrz, gra tam! O tam, idź do niego! I to może być bardzo ciekawe spotkanie. Miała Neska, super! Brawo! Brawo, chłopcy, gratulacje! Brawo, majstrze, super! 0-2 na 2-2, gratulacje! Z mistrzem Polski ubiegłorocznej edycji. Świetny wynik, świetny wynik. Dziękujemy, panie sędzio. Dziękujemy za zawody. Powodzenia. Gutek, dawaj 5, ale brama. Gratulacje. To co rzuciłeś na 2-2? No, jak? Kto strzelał? Same ładne. A same ładne, tak. Tak, tak, tak. Brawo, trenerzy, gratulujemy. Gratulacje. No, ładny mecz, co? Chłopaki, naprawdę grało się z wami przepięknie. Prudnik, chodźcie, dajcie piątkę. Gratulacje jeszcze raz, chłopcy. Ja idę na chwileczkę do Prudnika. Chodźcie, piękny mecz, żeście zagrali. No, trochę ciężko było. 0-2, myśleliście, że mecz zrobiony, co? A to nie zawsze tak jest, kochani, ale nie ma się co smutkać. Jeszcze wszystko w waszych nogach, dlatego że w tej grupie takie wyniki padają, że chyba jeszcze w przypadku wygranej jeszcze jesteście w grze, także powodzenia. Na razie, kochani, zostajemy samodzielnym liderem grupy D. Mamy 4 punkty po zwycięstwie i po remisie, także panie trenerze, gratulacje. Mecz bardzo trudny, muszę powiedzieć, 0-2 na 2-2 wyciągnięty, także szczęśliwie dobrze, gratulujemy. Także kochani, no niesamowita sytuacja, piękną bramkę Gutek odpalił, jak nie chciał strzelać, to nie chciał, natomiast jak strzelił, to strzelił, naprawdę coś pięknego. I teraz muszę wam powiedzieć, kochani, że Gutku, muszę mu powiedzieć dwa słówka. Mati, naprawdę piękny mecz, super, gratulacje. Mój to nie bardzo. Och, nie ma się co smutkać, słuchajcie. Zawsze jest co do poprawy, to jest naprawdę świetny mecz. Mateusz, super mecz. Mateusze, dawać piątkę. Gutku, świetnie, że odpaliłeś. Dawaj piątkę, świetnie, że odpaliłeś. Brama śliczna. Nic się nie bój strzelać, gra jak ze swoimi. Do zobaczenia w następnym meczu. Ostatnim naszym, trzecim ze strzelcami krajeńskimi. Do zobaczenia. Gramy zaraz, chwilę chłopcy odpoczną i zaraz wracam do was na murawę.